Film Sztuka Wolności opowiada o historii niezwykłej grupy, można powiedzieć społecznej, Polaków, którzy postanowili wyruszyć w góry, mimo wszelkich przeciwieństw, jakie istniały w ówczesnej Polsce, politycznych, gospodarczych. Oni jakby nie dali się stłamsić, znaleźli taki wentyl wolności, którym były góry. W latach 80. stali się absolutną czołówką. Właściwie wszystko, co wtedy dokonano ważnego w Himalajach, to było zasługą polskich wspinaczy. Polish climbers, they were the best climbers of the world. Without the knowledge, without your mental power, your ability, you cannot do it. But anyway, without the history, they would not have the possibility to explode in this way. Ja tym tematem tak naprawdę interesowałem się od początku lat 80. Pamiętam książki, które w tym czasie wpadły mi w ręce, między innymi autora komentarza do naszego filmu, czyli Jacka Rzekowskiego, który przygotował taki wywiad Rzeka, taką książkę, wywiad z Cichym Iwielickim na temat pierwszego zdobycia zimowego Everestu, które właśnie stało się ich udziałem. Drugą książką, którą pamiętam z tego okresu, to jest książka o pierwszym wejściu Polaków na lotce w roku 79, o ile pamiętam. I te książki wówczas bardzo poruszały moją wyobraźnię. Film Sztuka Wolności robiłem razem z Wojtkiem Słotą. Znamy się od lat, bo pracujemy jakby w tym samym budynku. Nigdy razem niczego wcześniej nie robiliśmy, ale jakby znamy się. No i pewnego dnia powiedział, że jest taki pomysł zrobienia filmu Sztuka Wolności, który by opowiadał historię polskiego himalaizmu w aspekcie polskiej jakby historii lat 50 do przełomu, czyli do 89 roku. No i w ten sposób jakby mając cały background himalaistów, wszedłem w ten projekt. Tak się zaczęła polska wyprawa klubu wysokogórskiego w najwspanialsze góry świata, Himalaje Karakorum. Pierwsza od 1939 roku. Trwać będzie około 3 miesięcy z dojazdem pół roku. Już drugi dzień pchamy się jeepami do Nagaru, stolicy niepodległego kiedyś księstwa w Kaszmirze. To dla wszystkich, bo z tego widać, że wszyscy. Dla wszystkich, tak. Coś lekkiego tylko, tak. Żeby się napić z pitem. Potem możemy gdzieś to co, i o 7 wszyscy wychodzimy. Punktualnie. Sztuka Wolności, można powiedzieć, że jest trochę kompilacją kilku filmów dokumentalnych z serialu Himalaiści. Występują ci sami i bohaterowie, ponieważ no, jakby oni się nie zmienili. Dodatkową osobą, która doszła jako, można powiedzieć, swego rodzaju narrator jest Reinhold Messner, który patrząc jakby z zewnątrz opowiada o Polakach. W tym filmie razem z Wojtkiem żeśmy się trochę jednak bardziej nastawili na pokazanie również ich walki z szarością, z problemami życia codziennego w Polsce. Przede wszystkim były to przeszkody wynikające z ograniczeń systemu, to znaczy nie byliśmy wtedy absolutnie krajem dobrobytu. Brakowało pieniędzy, brakowało dobrej jakości sprzętu, który można byłoby kupić albo wyprodukować. I tak naprawdę poza niewątpliwym i absolutnie takim najważniejszym w tej całej wspinaczce trudem, czyli zdobyciem samej góry, to polscy wspinacze mieli przed sobą jeszcze właśnie takie przedbiegi wspinaczki w Polsce, kiedy musieli też się wspiąć na absolutne wyżyny wyobraźni, żeby zdobyć podstawowy sprzęt, żeby zorganizować pieniądze, żeby załatwić transport, żeby dostać paszporty, bo to też nie było takie oczywiste. Polska słynęła wówczas z śpiworów i kurtek puchowych. Ale przecież te śpiwory i kurtki puchowe nie były szyte w żadnej fabryce. Kilkoro krawców to szyło. I jeżeli się przyjrzeć butom, w których himalaiści polscy chodzą, to były to buty wzorowane na góralskich kapcach z wojłoku, z filcu. Ja
Ja wychowałem się nad morzem, więc w góry było mi bardzo daleko. Pierwszy raz w Tatry wyjechałem tak naprawdę sam, żeby pochodzić w górach, to miałem 18 lat i wtedy się tak naprawdę zaczęła fascynacja górami, fascynacja bohaterami tych czasów. Zacząłem czytać książki Wanderutkiewicz, Kukuczki. Jakby wtedy dla mnie to byli herosi, osoby, których właściwie nie ma szans poznać. Części z nich nie miałem szansy poznać, bo niestety zginęli, ale część udało mi się poznać, z nimi porozmawiać. Jeśli takie dzieci właśnie jak ja czytały wówczas książki i gdzieś zaczynały wierzyć w to, że jest jakiś kawałek świata, który jest wart zdobycia, to zakładam, że takich osób jak chociażby ja było dużo więcej, które dzięki tym polskim sukcesom miały, nie wiem, jakąś rodzaj odskoczni, może jakieś takie poczucie wartości, że mimo, że u nas jest trudno i że jest niewesoło i nie do końca jesteśmy zadowoleni z tego kraju, w jakim żyjemy, to potrafimy się zdobyć na to, żeby sięgnąć po coś właściwie nieosiągalnego. Tu przychodzi taki moment, kiedy nagle człowiek ma dość cywilizacji, dość miasta i po prostu jedzie w góry. Czasami są to góry trochę bliższe, są to Tatry, te Alpy, a ja ostatnio jeżdżę w Himalaje i co jakiś czas po prostu te góry ciągną.